tak jak z nauką, choćby jazdy samochodem. Kiedy jesteśmy na początku, wciąż myślimy, że wciskamy sprzęgło, pierwszy bieg i tak dalej. Ale już po miesiącu jeżdżenia zapominamy o tym. Jesteśmy w obszarze odruchów. I tak samo jest z nauką opowiadania. Ona ma swoje reguły. Na początku się tych reguł uczymy, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy z czasem, jak najszybciej pewnie, zapomnieli o nich i po prostu je stosowali. Ale potem siadamy krytycznie do tego, co napisaliśmy i robimy na tym korektę. A tutaj nie da się tej korekty zrobić, jeśli nie posiadamy wiedzy.